A gdy nie potrafimy ozdób wielkanocnych namalować, czy wykonać z bibuły, czy tasiemek, można je sobie wydrukować. Tak z duchem czasu poszli uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim. Zajączki czy kurczaki drukują na drukarce 3D. Drukowane świąteczne arcydzieła powstają za pomocą komputerowej myszki, programów i drukarki 3D. Wszystko zaczyna się od projektu. Na samym początku trzeba przemyśleć, co chcemy wydrukować i jak to ma wyglądać. A później to robimy w programie. Myślę, że nie jest to trudne. Może to się wydawać trudne dla osoby początkującej, ale jeżeli osoba popracuje już w tym programie, myślę, że na luzie jest w stanie poradzić sobie z tą trudnością. Mając cyfrowy projekt, można go wysłać do drukarki i ona zajmie się całą resztą. Wzór nakładany jest za pomocą aerografu, z którego wypływa rozgrzany do 220 stopni filament, czyli tworzywo sztuczne. To iście koronkowa robota i jak mówią uczniowie piotrkowskiej szóstki, do takiej twórczości nie trzeba mieć umiejętności manualnych. Projektujemy sobie, co tak naprawdę tylko chcemy. Tutaj ponosi nas tylko wyobraźnia. Powstają takie elementy właśnie jak jakieś króliczki wielkanocne, jajka wielkanocne, jakieś baranki. Więc tutaj to wszystko zależy tylko od pomysłu, od kreatywności osoby, która podchodzi do tematu. W tym przypadku podobnie jest jak przy wykonywaniu ozdób ręcznie. Jest to czasochłonne. Czas trzeba poświęcić na projekt i sam druk, który trwa około 1,5 godziny. Uczniowie szóstki nie tylko drukują w trójwymiarze. Z okazji świąt przygotowali też świąteczne plakaty.